Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Analiza partii z turnieju kandydatów, gdzie panowie walczą o miejsce w meczu o Mistrzostwo Świata z Dinkley Renem, aktualnym mistrzem świata. Hikaru Nakamura grał tutaj kolorem czarnym z Alirezą Firuzdżą. Firuzdża dostał się do turnieju z rankingu, gdzie grał w takich niszowych turniejach, jeśli chodzi o arcymistrza tej rangi. W każdym razie partia była bardzo ciekawa, końcówka również. Zapraszam do fajnego pomysłu tutaj na partię rozgrywaną przez Nakamurę. Zapraszam do analizy i jedziemy. Ruch E4, E5. Skoczek na F3, skoczek C6 jest goniec, jest skoczek na F6. Widzimy obronę dwóch skoczków, oczywiście atak smażonej wątróbki istnieje. Alireza mógłby tak zagrać, Nakamura jak najbardziej jest tutaj pewnie dobrze przygotowany. Nastąpiło spokojne D3, goniec na C5, posunięcie C3, czyli już mamy tutaj charakter włoski. H6, pozycja może wydawać się na razie bardzo spokojna, ale to tylko na razie. Posunięcie B4, od razu został zaatakowany goniec i wrócił na E7. I ten układ bardzo mi się czarnymi podoba. Też czuję się tutaj w takich sytuacjach całkiem nieźle, nie wiem jak wy, ale czarne na pewno mają tutaj opcję jakiejś ciekawej gry. Ktoś by powiedział ruch B5, no i tutaj można zdobyć pionka. Otóż po tym posunięciu gramy tak, a jeżeli skoczek weźmie na C4, na E5 przepraszam, no to zbijamy tutaj na C4 i po odbiciu na przykład skoczkiem mocno atakujemy D5 i zdobywamy taki, można powiedzieć, taką inicjatywę dosyć sporą po wybiciu. Można spróbować wybić hetmanem, atakować dwa pionki na przykład. Też dosyć ciekawy układ. W sytuacji, gdy tu zbije pionek, no to sobie spokojnie możemy zaatakować to skrzydło, gramy sobie z parą gońców bez pionka. Też istnieje opcja oczywiście wzięcia tam pionka, ale nie od razu, bo jakieś są opcje hetman H5 z atakiem na F7. Trzeba uważać na takie rzeczy, to tam hetman F3, różne pułapki istnieją. Tu nie będziemy się mocno zagłębiać, w każdym razie trzeba wiedzieć, że ta pozycja bez pionka czarnymi jest dobra. Oczywiście głębsza analiza wymaga trochę więcej czasu. Moi drodzy widzowie, w tej sytuacji tutaj hetman zagrał na B3, roszadę zrobiły czarne. Posunięcie A4, ruch D6, skoczek na D2 i teraz następuje bardzo ciekawe posunięcie. Jestem ciekawy również, czy zgadlibyście, jaki to ruch. To jest wyższa szkoła jazdy, moi drodzy. Tutaj bije brawo na Nakamurze, gdyż to posunięcie jest po prostu trudne do czasem zrozumienia, a przede wszystkim do zagrania. Każdy z nas by szukał jakiejś fajnej, aktywnej opcji, typu na przykład goniec G4, no bo trzeba rozwijać figurę. A tutaj Nakamura zagrywa skoczek B8. Wielkie zaskoczenie już w dziewiątym posunięciu, ale to jest bardzo mądre podejście. Ten skoczek znajdzie lepszą placówkę poprzez ruch D7, ewentualnie na B6 czy też C5 w przyszłości, jeżeli będziemy podważać tutaj ruchem A5, pionka B4. No to są takie strategiczne zawiłości. Bardzo ciekawe podejście. Ruch trudny. Idea, która może się Wam również w partiach powtórzyć, warto o niej pamiętać. Jako że figura poszła do tyłu, to przeciwnik jest w stanie zaatakować nam centrum mocniej, więc tak się też dzieje. Tutaj Hikaru zbija po prostu na D4, jest bicie na D4 i posunięcie A5. Zwróćcie uwagę właśnie, że pionek C3 nie ma podparcia, więc sobie spokojnie możemy to zaatakować i ten skoczek może mieć świetną placówkę później, nawet jeżeli wróci na pole C6, gdy centrum jest już naruszone i jakoś tam wyjaśnione, można tak to nazwać. Posunięcie E5, tutaj pion za pion, atak za atak i ten ruch oczywiście odpędza skoczka, ten skoczek idzie na bandę, ale znajduje też dobrą placówkę na F4. Posunięcie B5, no tutaj białe nie chcą sobie zepsuć struktury. Skoczek F4, bardzo ciekawie tutaj Hikaru sobie zagrywa. Dlaczego? Dlatego, że grozi wzięcie oczywiście pionka i jest ruch G3. I co grają teraz czarne? Oczywiście wtrącenie D5. Zwróćcie proszę uwagę, w partii zostało zagrane goniec F1, ale jakby wzięty był skoczek, to bijemy tutaj gońca, oddajemy znowu piona i z tym się trzeba liczyć w szachach, że za inicjatywę warto oddawać pionki. I przypuśćmy, skoczek weźmie, goniec E6. Tu się pojawia bardzo ciekawa opcja, bardzo też silna dla czarnych. Po hetman D3, hetman D5, skoczek wraca, żeby bronić, no i skoczek na D7. Ktoś powie, co to za bzdurna pozycja.
Fantastyczna, strategicznie czarne stoją kapitalnie, a jak białe by się pomyliły i chciałyby wziąć tego gońca, to napotkają ruch skoczek E5 i można składać broń. Białych pozycja jest tutaj już kompletnie przegrana. Goniec F1 zostało zagrane, skoczek wrócił i to ta placówka dla skoczka jest wyśmienita, można powiedzieć. Świetnie strzela w pionka centralnego. Goniec G2. Posunięcie C6, no czarne wiadomo będą próbowały na tym skrzydle się rozwijać. Jest roszada i skoczek zagrywa na D7, tutaj goniec na B2, skoczek B6, bicie, goniec na C3. Kilka posunięć teraz do przodu nie będzie jakichś wybitnych z jednej, z drugiej strony, po prostu rozwojowe. Ruch C5, czyli próbujemy czarnymi tutaj odbić centrum, zaatakować, rozwinąć bardziej skrzydła. Wieża z F na B1 i wieża A6. Bardzo niestandardowe posunięcie, również ciekawe. Taki ruch goniec F1 nie działa, bo jest zawsze ruch na C4, więc tutaj się wszystko trzyma, a jeżeli goniec by zbił tutaj, no to jest bicie. Jeżeli zbija hetman, to goniec na D7 i zwróćcie znowu uwagę na to, że czarne są w stanie oddać pionka za inicjatywę. I to jest bardzo, bardzo ważne podejście, jak chcemy w szachy grać lepiej, czyli oddać piona za inicjatywę. Nastąpiło bicie na C5, goniec odbił, hetman B5 wjechał, hetman C7, wieża na C1, hetman A7. Tutaj Nakamura ciekawy plan przybrał. Oczywiście wygląda to z jednej strony strasznie, no bo dlaczego ciężkie figury strzelają w swojego pionka, ale go po prostu bronią. To się za chwilę powinno rozwinąć, bo białe też mają swoje słabości. Pionek A4 może być bardzo łatwo atakowany. Tutaj na gońcem z D7. Zobaczcie, co było dalej. Hetman wrócił. Goniec D7. Tutaj goniec F1. Jednak można by było po hetman E2 zagrać też ruch D4, bardzo ciekawy. Po odejściu gońca wzmocnić to wieżą i czarne tutaj miałyby bardzo bogatą grę figurową. Myślę, że pozycja bardzo przyjemna. Też goniec F1 nie działa, bo zawsze jest ruch D3, więc ta wieża by bardzo fajnie pomagała. Po goniec D7, goniec zagrał na F1, skoczek wleciał i znowu jest to samo. Znowu jest opcja oddania pionka za inicjatywę. Zobaczcie, że tutaj, znaczy w tym momencie może nie pionka, a mikrokombinacja wchodzi, jest bicie hetmanem tutaj i wieża C6. Czyli tutaj czarne też wiodłyby prym w tej pozycji na pewno. W każdym razie, skoczek zagrał na B3, goniec się wycofał, wieża D1, hetman A8 z obroną, goniec G2, skoczek C5, ruch jak ruch, próba wymiany, co się oczywiście udało, skoczek na H4, tu goniec próbuje zaatakować właśnie piona i skoczek wrócił i znowu jest ten sam motyw tutaj, znaczy motyw chodzi o, w tym momencie akurat nie oddajemy pionka, ale po prostu twardo go bronimy. Goniec na D4, jest bicie wieżą i można powiedzieć, że to białe mają fajną pozycję, bo ten pionek jest izolowany. Ale nic bardziej mylnego, no to są szachy na bardzo wysokim poziomie. Ciężko na pierwszy rzut oka to wszystko ocenić dobrym okiem. Przede wszystkim odejście wieżą jest dobre. No bo hetman to atakował, a tu groziło bicie. Taktyka wchodzi w grę. H3, w tym momencie wieża C7 się ustawia na lepszą pozycję. G4, hetman C8. I właśnie po raz kolejny się pojawia ta opcja, że jak najbardziej tutaj czarne są gotowe oddać pionka. Ten układ byłby dla białych bardzo zły. Goniec E6, świetnie gra wieża, za chwilę wchodzi druga. Chodzi o to, że bez pionka mamy znowu łatwiejszą grę czarnymi. Też to po raz kolejny podkreślę. Hetman zagrał na D2, wieża C5, jest hetman na F4, wieża E8. Skoczek wleciał, no i tutaj konkretnie już panowie pograli, bicie, hetman C7. Nakamura próbuje atakować słabego pionka E5, znaczy osłabionego może w ten sposób. Wieża E1, skoczek D7 i ruch E6. Na co czarne po prostu zbiły i skoczek na F6. Zwróćcie uwagę, że tutaj po tych wymianach partia mogłaby się skończyć raczej podziałem punktu na tym poziomie. Jest równo, więc, znaczy równo, no tutaj, no tak, jest w tym momencie po prostu równo w materiale, więc myślę, że białe nie miałyby problemu ze zremisowaniem, ale tutaj zaczyna Firuzja grać tak troszkę dziwnie, troszkę się wycofuje. Hikaru tutaj zdążył wybić, wejść fajnie królem, zablokować tego pionka, a jak wiemy, pionki bardziej wysunięte mają opcje, znaczy są po prostu narażone na atak.
Jest wieża B2, wieża E na C8, tak żeby króla zasłonić. Goniec wjechał na F1, skoczek E4, no i tutaj skoczek C3. F4 nastąpiło, D4, wzmocnienie skoczka, fajny w ogóle układ, pionek, skoczek, skoczek. Te pola są ciekawie kontrolowane. Jest wieża G2 i G5, F5. Moi drodzy, te pionki wyglądają groźnie, ale tu się wszystko trzyma. Skoczek wleciał na D5, wieża E4, skoczek na B4, F6. Nic nie zmienia, na przykład taka opcja. Tutaj można by było wybić i grać te pozycje. Tutaj na przykład czarne mając no, równą pozycję w pionach, ten jest no, na straty spisany, można powiedzieć, ale obiektywnie jest to remisowa pozycja. Oczywiście to, że jest ocena jakiejś pozycji, a żeby to zremisować, to jeszcze jest druga kwestia. Jest F6, bicie i wieża dała szacha, wieża F5. Tutaj po wybiciu nastąpiło E7. Bardzo ciekawy moment w partii, w końcówce, dlatego że trzeba zagrać dobre posunięcie. No trzeba. Tutaj na przykład po zagraniu wieżą bardzo szybko przegrywamy czarnymi z uwagi na goniec B5. No i na przykład po wybiciu jest wybicie gońcem i nie ma jak tego pionka złapać. Ciekawe jest to, że jak skoczek zagra tutaj, to jest goniec na C6. Wiążąc tego skoczka doprowadzamy pionka do pola przemiany. W tym układzie Nakamura odważnie przeliczył, zbił tutaj gońca. Jest dorobienie hetmana, bicie, bicie, skoczek F4. Przyznam się szczerze, dobrze to jest wszystko policzone przez Nakamura. Dwa pionki za jakość, ale jakby białym udało się tego pionka zbić, to ten był już na ostatniej prostej do pola przemiany. I to jest bardzo ciężkie według mnie w liczeniu, no, przynajmniej na moim poziomie. Tutaj król zagrał na F1, nie chciał od razu stracić pionka z szachem. Chodzi o to, że jak król by zagrał na H2, to by przykleił się tylko do tego pionka, a my czarnymi mamy tu szybką opcję właśnie pójścia pionkiem środkowym, więc król zmierza do tego pionka, żeby go przyblokować. D3 nastąpiło, król F2 w tym momencie i zbicie z szachem, król na E3 i Nakamura zagrał G4. Tu jeżeli skoczek by wrócił na F4, no to też wieża A8 i ten pionek byłby zdjęty. Dlatego Nakamura próbuje grać szybko pionkiem, żeby nie dać oddechu białej wieży. Król zbija na D3 i niestety jest to pozycja już przegrana. Za chwilę do niej wrócimy, żeby zremisować białymi, bo tylko białe mogą marzyć tu remisie. Trzeba grać wieża D8 i po na przykład G3, król F3, który pilnuje tego pionka, a wieża pilnuje tego pionka. Skoczek dałby na przykład szacha, król zbija, król E4, król F2 i tutaj po H5 można na przykład dawać cały czas wiecznego szacha. Król tędy jak przejdzie, to też się nic nie dzieje, bo zawsze tego pionka wybijemy w razie czego, więc król musi być przyklejony do swojego centralnego pionka. Ale po biciu na D3 czarne wygrywają bardzo szybko i myślę, że dosyć łatwo, dlatego że król na tym polu stoi po prostu źle z uwagi na szacha, przepraszam, najpierw pionek na G3, na szacha, tutaj szach nastąpił na F8 i król E6. Wystarczy tak zagrać, partia jest przegrana. Jeżeli nastąpi wieża G8, to jest po prostu G2, a po wybiciu skoczek daje szacha i bierzemy wieżę, sprawa jest prosta. Także Nakamura wraca do gry, mam nadzieję, że ja mu kibicuję, to jest gość, maszyna. Chciałbym, żeby zagrał nawet w meczu Mistrzostwo Świata, no ale na razie brakuje mu jednego punktu do Niepomniaczego i Gukesza. Gukesz również wygrał swoją partię, więc dzieli pierwsze miejsce z Niepomniaczym, ale ten turniej ma jeszcze sporo rund, wiele się może wydarzyć, na co liczymy. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.